W tym filmie dowiesz się, jak skonfigurować centralę poprzez podłączenie jej do sieci lokalnej przy pomocy kabla sieciowego. Zobaczysz, jak pobrać aplikację na swoje urządzenie mobilne i dodać do niej swoją centralę. Poznasz procedurę tworzenia konta globalnego centrali oraz konta Sinum Cloud, umożliwiającego korzystanie z wszystkich funkcjonalności systemu z dowolnego miejsca. Krok pierwszy: Podłączanie centrali do zasilania i sieci. Wyjmij centralę oraz zasilacz z opakowania. Podłącz zasilacz oraz kabel sieciowy. Gdy zapali się dioda wskazana na ekranie, oznaczać to będzie, że centrala została poprawnie uruchomiona i możemy rozpocząć konfigurację. Krok drugi. Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym. Po podłączeniu centrali należy pobrać aplikację Synum na urządzenie mobilne. Otwórz aplikację App Store w przypadku urządzeń Apple lub Google Play na urządzeniach z systemem Android. Następnie wyszukaj aplikację Sinum i kliknij przycisk Pobierz. Aplikacja zostanie pobrana na twoje urządzenie. Możesz również zeskanować kod QR odpowiadający systemowi operacyjnemu posiadanego urządzenia mobilnego. Zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę, z której możesz bezpośrednio pobrać aplikację Sinum na swój smartfon lub tablet. W Twoim urządzeniu pojawi się ikona aplikacji Sinum. Krok trzeci. Pierwsze uruchomienie aplikacji. Po poprawnej instalacji otwórz aplikację Sinum na swoim urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawią się ekrany informacyjne. Wybierz język aplikacji, zapoznaj się z kolejnymi ekranami i klikając w strzałki w prawym dolnym rogu ekranu przejdź do ekranu logowania. Krok czwarty. Dodawanie centrali do aplikacji i rejestracja pierwszego konta. Pojawi się ekran umożliwiający zalogowanie się do centrali Sinum. Wybierz zakładkę umożliwiającą logowanie przez sieć lokalną. Kliknij przycisk z plusem w prawym dolnym rogu ekranu. Rozpocznie się wyszukiwanie centrali, znajdujących się w sieci lokalnej. Po zakończonym wyszukiwaniu, wybierz centralę z listy i zatwierdź klikając OK. W pierwszym etapie musisz utworzyć konto globalne, umożliwiające edycję wszystkich funkcji systemu. Kliknij przycisk Dalej. Następnie należy uzupełnić dane logowania. Wprowadź login oraz hasło, składające się z co najmniej ośmiu znaków, w tym jednej wielkiej litery, jednej cyfry oraz jednego znaku specjalnego. Po uzupełnieniu wszystkich pól tekstowych, kliknij przycisk Dalej. W ostatnim kroku należy zaakceptować politykę prywatności, regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych z aktywności aplikacji poprzez kliknięcie na suwaki. Gdy wszystkie zmienią kolor na zielony, możemy przejść dalej, klikając zakończ. Krok 5: Łączenie się centrali z siecią lokalną. Po utworzeniu konta administratora na liście centralek pojawi się skonfigurowane urządzenie. Kliknij przycisk Połącz i przejdź do centrali w sieci lokalnej. Przy pierwszym logowaniu należy wyrazić zgodę na przekazywanie danych z aktywności aplikacji. Zapoznać się oraz zaakceptować politykę prywatności i regulamin aplikacji Sinum. Krok 6. Aktualizacja centrali. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości systemu, sprawdź czy jest dostępna aktualizacja centrali. W tym celu kliknij w trzy kropki w prawym dolnym rogu ekranu. Z lewej strony rozwinie się menu. Wejdź w zakładkę ustawienia. Rozwin Centrum Aktualizacji, kliknij w Centrala Sinum i następnie kliknij Sprawdź aktualizację. Jeżeli oprogramowanie centrali jest aktualne, wyświetlony zostanie komunikat o braku dostępnych aktualizacji. W przypadku, gdy dostępna będzie nowsza wersja oprogramowania centrali, pojawi się komunikat z opcją umożliwiającą pobranie aktualizacji. Kliknij przycisk Pobierz. Postęp pobierania będzie widoczny na ekranie. Może trwać on nawet kilka minut w zależności od szybkości łącza internetowego. W trakcie pobierania aktualizacji możesz korzystać normalnie ze swojego urządzenia mobilnego. Gdy aktualizacja zostanie pobrana, pojawi się opcja pozwalająca na zainstalowanie nowego oprogramowania na centrali. Po kliknięciu w tę opcję pojawi się okienko z informacjami, jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej wersji programu. Kliknij Zainstaluj teraz. Uruchomiony zostanie kreator instalacji oprogramowania. Po zakończonym procesie nastąpi ponowne uruchomienie centrali. Oznacza to, że aktualizacja przebiegła pomyślnie. Krok siódmy. Łączenie z Sinum Cloud. Po restarcie centrali zostaniemy przeniesieni do widoku kokpitu. Żeby korzystać z funkcji aplikacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, musimy połączyć centrale z kątem Sinum Cloud. Aby to zrobić, rozwiń menu klikając w trzy kropki w prawym dolnym rogu ekranu. Przejdź do ustawień. W górnej części ekranu wejdź w zakładkę Profil. Kliknij opcję Połącz Centrale Sinum z Sinum Cloud. Zostaniemy automatycznie przeniesieni do zakładki Sinum Cloud. Aby utworzyć konto, kliknij Zarejestruj się. Zapoznaj się z możliwościami, jakie zyskujesz zakładając konto Sinum Cloud i przejdź dalej. Podaj adres e-mail oraz ustaw hasło składające się z przynajmniej 8 znaków, zawierające co najmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny i przejdź dalej. Zaakceptuj zgodę na przekazywanie danych z aktywności aplikacji w celu jej udoskonalenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknij Zakończ. Na nasz adres mailowy został właśnie wysłany link aktywacyjny. Przejdź do skrzynki mailowej, kliknij w link i potwierdź utworzenie konta. Po kliknięciu w link przeniesieni zostaniemy do przeglądarki internetowej, gdzie otrzymamy informacje o aktywowaniu konta. Zamknij okno przeglądarki i wróć do aplikacji Sinum. Po powrocie do aplikacji, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do panelu logowania. Podaj login i hasło utworzonego konta i kliknij Zaloguj się. Zmień nazwę i opis centrali, po czym kliknij Zapisz. Centrala została dodana do listy centralek konta Sinum Cloud. Kliknij połącz, aby uzyskać do niej dostęp. Po wykonaniu wszystkich kroków omówionych w instruktażu Twój system będzie skonfigurowany w sieci lokalnej oraz zsynchronizowany z Sinum Cloud. Możesz teraz rozpocząć procedurę tworzenia pomieszczeń oraz dodawania urządzeń. W tym celu zapraszamy do kolejnej części objaśniającej działanie i obsługę systemu Sinum.